Kołobrzeskie schronisko powoli przechodzi zmiany. W tej chwili na jego terenie stoją już 4 nowe domki dla psów, które pojawiły się tu dzięki wsparciu miasta. Zmiany cały czas zaczynamy wprowadzać od nowego roku, z uwagi nawet na to, że coraz mniej tych zwierząt tutaj mamy. Możemy sobie pozwolić na lekką modernizację tego miejsca tutaj. No oczywiście w oczekiwaniu na powstanie nowego schroniska. Tak jak pani zauważyła, już tutaj te domki, które powstały, no będziemy teraz zagospodarowywać psami, czyli to się wiąże z wyłączeniem tego blaszaka. No nie ukrywam, że blaszak chcielibyśmy jeszcze zostawić na okres, gdyby były duże opady deszczów, żeby nam woda, która tutaj spływa, a podłoże mamy trochę gliniaste, żeby ona powoli, jak wsiąka, żeby te psy nie biegały po tej wodzie tutaj. W dojściu do domków ułożono także betonową kostkę. W każdym z nich znajdują się po 4 budy wyłożone słomą. Nie stosujemy żadnych kołdry, kocy, ponieważ zwierzęta mokre, gdy z wybiegu wchodzą, no to tam wtedy posłanie jest również mokre, inaczej wysycha, aniżeli słoma. Zainstalowaliśmy tam oprócz tych domków, oprócz tych bud, które wykonał wykonawca, jeszcze domki, które otrzymaliśmy od firmy Z-Bud z Kołobrzegu. W tej chwili w kołobrzeskim schronisku przebywa 91 psów, z czego 54 z terenu naszego miasta. Wciąż 6 gmin nie odebrało czworonogów, ale 3 gminy już szykują się do odbioru. Gmina Bobolice będzie zabierała już swoje psy na koniec miesiąca. Również gmina Świeszyno też przygotowuje odbiór i gmina Sławno, ale Sławno ma tylko 3 psy, także pomału odbierają te zwierzątka. W kołobrzeskim schronisku cały czas działa wolontariat. Istnieje także możliwość wyprowadzania psów na spacer, ale pod jednym warunkiem. Każdy wolontariusz powinien przepracować na rzecz tych zwierząt w schronisku 50 godzin. Standardowe nasze hasło przyjścia, adopcja, spacer, z tym, że spacer jest troszeczkę obwarowany pracą tutaj na schronisku, żeby zapoznać się z tymi zwierzętami, a później już nie ma problemu, żeby wyjść na spacer. Także serdecznie cały czas ponawiamy ten apel. Mamy tutaj również do adopcji funkcjonujący program voucherów za 50 zł dla psa z miasta Kołobrzegu. Także zapraszamy naprawdę wszystkich do adopcji tych zwierząt, żeby poprawić im los. Niech nie siedzą tutaj u nas, a odpoczywają u nas w domach. Schronisko zaprasza także wszystkich, którzy są zainteresowani adopcją, do odwiedzania psów. Zawsze z miłą chęcią przyjmujemy dary od wielbicieli zwierząt i od wszystkich, którzy chcą wspomóc tutaj nasze kołobrzeskie schronisko, jak i ułatwić nam w pracy. Także serdecznie za pośrednictwem telewizji kołobrzeskiej zwracam się z apelem, żeby rozliczać w mieście Kołobrzeg swoje PIT-y, przeznaczać te 1,5% na kołobrzeskie schronisko. Jeszcze musimy zadaszyć troszeczkę w niektórych miejscach te wybiegi, no żeby sprostać wymogom weterynaryjnym. To jest takie nasze przełożenie. No oprócz tego jeszcze drobna wizualizacja, poprawa tutaj tego schroniska. Takie prace bieżące. Każdy, kto chce dołożyć cegiełkę do poprawy losów zwierząt, może przekazywać na rzecz kołobrzeskiego schroniska 1,5% podatku. Wszelkie informacje dotyczące przytuliska znaleźć można na Facebooku Schronisko dla Zwierząt Rex w Kołobrzegu.